Powiedz, na czym pracujecie z Piotrkiem Wilczewskim teraz tu w przygotowaniach na ringu? Jak na razie przygotowujemy się, tak bardziej przygotowaliśmy się fizycznie. Wiadomo, zapominam właśnie też o technice. Wzmocnić się, żeby no, będę boksował 10 rund w cieślakiem. No więc no, wiadomo, trzeba mieć siłę, mieć kondycję. Więc no, myślę, że będzie dobrze. No dobra. Jak oceniłbyś pracę Piotrka i dlaczego to właśnie on pojawi się w twoim narożniku? Oceniam pracę Piotrka bardzo dobrze. Jest dobrym trenerem, dobrym zawodnikiem. Jest, był. Więc no... bardzo się cieszę na pewno, że z nim trenuję, bo uczy mnie czegoś nowego. Uczy mnie takiego, tego bardziej dokładności, bo ja boksuję nieraz tak, że biję niedokładnie, że te ciosy nie są tak precyzyjne. A staram się to zmieniać, staram, żeby było te ciosy trafiały do celu. Nie to, żeby były nonszalancje, że biję, chcę trafić w głowę, a biję obok, także to już no, wiadomo. Dobra. W ostatnim pojedynku walczyłeś z Antonio Cossu. Czy twoim zdaniem cieślak będzie trudniejszym rywalem od niego? Nie wiem, no Antonio Cossu miał 0 przegranych, więc no miał jeden remis, miał tam 12 walk. Więc no zobaczymy, nie wiem czy będzie cięższy. Myślę, że na pewno będzie ciężkim zawodnikiem. Na pewno trzeba będzie uważać, czy będzie się bać. Może nie to, że bać, tylko no uważać na te naciosy, na te sierpy. Bije mocno, więc no trzeba na pewno uważać. No dobra, a powiedz mi, czy macie już przygotowaną jakąś specjalną taktykę na walkę z cieślakiem? Taktyka jest, na pewno będzie taka, żeby jak najmniej dostać, a najwięcej oddać. Bo po co być właśnie rozbitym, nie wiadomo. Ale no, taktyka, no, bo on jest niższy, będzie pewnie będę boksował do tyłu. No wiadomo, jak będzie trzeba się pobić, to się z nim pobije. Bo lubię boksować też idąc do przodu, a lubię boksować też idąc do tyłu, więc no, zobaczymy jak to będzie. A powiedz mi właśnie, czy w twoim odczuciu posiada on jakieś słabe strony i czy ty widzisz z trenerem te jego słabe strony i będziecie chcieli to wykorzystać, jeśli jakieś te słabe strony są? Wiadomo, każdy zawodnik ma jakieś słabe strony. No ja myślę, że no, dla mnie no, nie jest taki ruchliwy, nie jest taki ruchliwy. Moim atutem może być na pewno to szybkość, że jestem, mogę być szybszy, że jestem młodszy. I na tym będziemy, myślę, że bazować. Dobrze, a powiedz mi, czy do tej walki z jakąś specjalną złością podchodzisz, taką wiesz, nie, że złością, że załóżmy nie lubisz rywala, ale taką, że żeby się nastawić do tej walki jakoś bardzo, wiesz, żeby go tam, nie wiem, znokautować szybko, czy coś takiego, bez boleści i tak dalej. Nie, to jak się za bardzo chce, to się to właśnie nie wychodzi. No wszystko trzeba na spokojnie, wszystko wychodzi w ringu, widzi się błędy zawodnika i wtedy się realizuje plan. Trener mówi co i jak, co jest spuszczone, podpowiada, wiadomo, zawodnik tego może nie widzieć w ringu, ale no to po to właśnie są trenerzy, żeby właśnie powiedział, że bij na dół, bo odkrywa doły, no to trzeba bić na te doły, no skoro trener mówi, no to myślę, że no, wtedy no to trzeba, nie, będzie trzeba, wtedy będę bił na po dołach, jak będzie mówił, że więcej lewych prostych, no to będzie się bił lewe proste, no zobaczymy jak to będzie. Patrząc na twoją kategorię wagową, można śmiało powiedzieć, że jednym z najlepszych pięściarzy w tej kategorii jest Gamboa. Czy widziałbyś siebie w ringu naprzeciwko takiego pięściarza jak on? Wiadomo, każdy zawodnik chciałby zaboksować z mistrzem. Ja mam też takie chęci i chciałbym boksować no, z najlepszymi. Czas pokaże, jak na razie muszę trenować, wiem, że jeszcze jestem młodym zawodnikiem. Wiadomo, młodzi zawodnicy też wygrają. Mike Tyson wygrywał, no, był mistrzem świata tam w wieku 17 lat. No, ja będę robił wszystko, co w mojej mocy. Będę starał się, żeby no, też być mistrzem świata kiedyś. Czy, nie wiem, Bóg mi nie da taką szansę, czy nie wiem, czy promotor, czy uda mi się to zdobyć, no to nie wiem. Ja zrobię wszystko, żeby to było.